28 maja w Będzińskim Teatrze Dzieci Zagłębia przyznano nagrody starosty Będzińskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony kultury. Gala rozpoczęła się występem ubiegłorocznej laureatki Edyty Cymer. Występ Siewierzanki nie był jedynym siewierskim akcentem. W tym roku do nagrody starosty nominowana była Kamila Druszcz. Wprawdzie mieszkanka gminy Mierzęcice, ale uczy się w szkole w Siewierzu. Siewierzu jest związana z tą działalnością z przewodniczącą Rady Młodzieżowej w Siewierzu, także jest mi niezmiernie miło, że została doceniona. Mogę się już pochwalić. Zapieczętowana jest moja twórczość. Wydałam niedawno swojego pierwszego maxi singla i tam są już piosenki, nad którymi przez dłuższy czas pracowałam. Gdzie można ich posłuchać? Póki co są one w moim archiwum. Powoli je będziemy rozprzestrzeniać, rozdawać, bo są one póki co w celach promocyjnych. Kamila uczęszcza na lekcje śpiewu do pana Bernarda Sołtysika. On mnie nakierował na muzykę, on pokazał mi, czym jest piękno muzyki tak naprawdę, bo ja wcześniej nie zdawałam sobie z tego sprawy. Szanowni Państwo, cieszy to, że przedstawiciele naszego powiatu są tak utalentowani, mają swoje pasje i rozwijają te pasje. Cieszy to bardzo, że tak wybitne osobowości, jak i zespoły artystyczne na terenie powiatu działają, rozwijają się. Cieszę się również, że powiat wspomaga tych artystów w tym, żeby oni mogli wejść na wyższe niejako pułapy i rozwijać się dalej, startować, reprezentować nasz powiat w konkursach na poziomie wojewódzkim, jak i krajowym. Gratuluję wszystkim laureatom tegorocznej edycji. Zachęcam do dalszej działalności i rozwoju na rzecz naszego powiatu i całego społeczeństwa. Dziękuję pięknie. Oh,